Witam serdecznie, Kijkowy Szlak, 21 maj 2011. Dzisiaj parę słów na temat regeneracji sił. Żyjemy we wszechświecie zrównoważonym. Żyjemy we wszechświecie, w którym wymóg równowagi jest najważniejszym wymogiem. Cały wszechświat ciągle dąży do zachowania równowagi. Wszystko, co nas otacza, każda sytuacja ma swój skutek, swoją przyczynę. Wszystko, co się gdzieś w naszym życiu dzieje, ma swoje plusy, minusy i to wszystko jest zawsze, zawsze jesteśmy gdzieś na tym styku równowagi w danym momencie. I teraz bardzo ważne jest, żeby w całej naszej pracy, którą wykonujemy, w naszych działaniach, w zaangażowaniu, w tym wszystkim, co robimy, nie zapomnieć o tej równowadze. I to my nie możemy o niej zapomnieć, bo jeżeli my o niej zapomnimy, to wszechświat się o nim upomni. Mam na myśli tu regenerację sił. Potrzebujemy co jakiś czas regenerować swoje siły. Po prostu potrzebujemy. Oczywiście mamy wspaniałe napoje bioaktywne i one dają nam tutaj powera i one dają nam bardzo dużo wsparcia organizmu w te wszystkie substancje, które są nam potrzebne do tego, żeby dobrze funkcjonować. Ale potrzebujemy tak czy inaczej tej regeneracji sił. Potrzebujemy co jakiś czas się rozluźnić, żeby się po prostu któregoś dnia nie rozsypać, prawda? To jest ogromnie ważne dla każdego z nas. Potrzebujemy tej regeneracji na różnych poziomach. Potrzebujemy nowego jakby entuzjazmu stale. Potrzebujemy ciągle nowego, świeżego spojrzenia. Potrzebujemy ciągle pracować nad tym, żeby się odmłodzić, prawda? Dla nas samych, dla naszych przyjaciół, współmałżonków, partnerów, współpracowników, ludzi wokół nas. Stale potrzebujemy pamiętać o tej odnowie. O tej odnowie. Ta odnowa jest nam naprawdę konieczna, dlatego że to właśnie dzięki niej mamy nowy entuzjazm, mamy nowe siły, mamy nowe chęci. To jest to jakby odświeżenie tego wszystkiego, do czego dążymy, ale znów spojrzenie na to wszystko pod innym kątem. To jest znów wyostrzenie wizji. I oczywiście mam tu na myśli różne poziomy. I ten poziom mentalny, psychiczny, prawda, naszej koncentracji. I ten poziom fizyczny, typowo sportowy, prawda. Dla mnie każdego dnia taką odnową, taką regeneracją sił są te kijki poranne chociażby, prawda? To jest, jeśli chodzi o tą stronę fizyczną. Między innymi jest poranna gimnastyka, prawda? Jeśli chodzi o to takie wyostrzenie mentalne, o tą regenerację mentalną, to jest codziennie spojrzenie na swoje cele, przeanalizowanie ich, co jakiś czas spojrzenie na te cele bardzo krytycznie i zastanowienie się nad tym, czy rzeczywiście wszystkie one są tak ważne dla mnie dzisiaj, czy może potrzebuję kilka zmienić, a może troszeczkę coś tam poprzestawiać. I taka odnowa, taka regeneracja daje nam na nowo powera. Po prostu tego potrzebujemy. To nie jest nic dziwnego, nic jakiegoś tam zaskakującego. Bo czasami można powiedzieć, no tak, ale przecież cały czas powinieneś być na fali, prawda, naładowany, iść do przodu. No i generalnie tak jest. Ale ta regeneracja powoduje, że jest to jeszcze lepsze. Po prostu żyjemy w świecie równowagi. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym. Nie zapomnijmy nigdy o tym, że jeśli my o tą równowagę nie zadbamy, no to wiecie, to wszechświat przywróci nas do porządku po prostu. Dlatego dbajmy o tą równowagę poprzez pamiętanie o wszystkim. Przede wszystkim regenerujmy swoje siły. Tyle na razie na kijkowej trasie. Do zobaczenia. Hej.